Radosław Bajena. Jesteśmy w Boćkach. Nieopodal cerkwi widzimy drewnianą plebanię. W czasie II wojny światowej znajdowała się tam inna plebania, już nieistniejąca, w której proboszcz miejscowej cerkwi, ksiądz prawosławny Mikołaj Turowski, należący do Komitetu Białoruskiego, współpracującego z okupacyjną władzą hitlerowską, przyznawał się do narodowości ukraińskiej. Ten to ksiądz proboszcz Mikołaj Turowski współpracował z gestapo i poprzez jego działalność oraz agenta Kazimierza Matczuka zostało aresztowanych 32 członków placówki ZWZ AK Boćki. Należy zaznaczyć, że to właśnie na tej plebanii Paul Szwede spotykał się na tej plebanii nieistniejącej obecnie, spotykał się Paul Szwede z księdzem Mikołajem Turowskim. Razem prowadzili rozmowy, pili wódkę. Jemu ksiądz Mikołaj Turowski mówił o sytuacji rodziny. Chciał, żeby jego syn Jerzy Turowski właśnie żeby wstąpił do SS. Natomiast według ówczesnej polityki nie spełniał takich wymogów i syn księdza Mikołaja Turowskiego został również zrekrutowany na agenta, gdzie w miejscowości Łapy rozpracowywał i zdobywał informacje, które donosił gestapo na temat kolejarzy należących do antyhitlerowskiego ruchu oporu. I to właśnie tutaj, na tej nieistniejącej plebanii, zapadła decyzja o aresztowaniu 32 członków placówki ZWZ AK Boćki, w tym trzech moich stryjów: Wincentego Bajeny Tatarczuka, Edwarda Bajeny i Jana Bajeny. I stąd właśnie wyruszyli hitlerowcy dokładnie kwietniu 1943 roku, tak, aby z okolicznych wsi aresztować zadenuncjowany przez miejscowego księdza Mikołaja Turowskiego oraz Kazimierza Matczuka osoby.